Siemano, witam wszystkich gorąco. Dzisiaj kolejne gotowanie, jak widzicie, będą zapiekanki, ale dzisiaj zrobimy takie na wypasie domowe. I to, że są domowe, nie oznacza, że nie mogą być wypasione, bo to, że mamy pieczarki, mamy pieczywo, mamy oczywiście cebulę, to jest podstawa, tak? Jest ser, ale będziemy mieli jeszcze szczypiorek, prażoną cebulkę, jeszcze czosnek, ogórek i masę wędlin. Także zapraszam, robimy najlepsze zapiekanki, nasz polski fast food. Pieczarki oczywiście będziemy myć i lecimy. Na początku kroimy je w sumie tak troszkę niedbale. Będziemy musieli uzyskać bardzo drobną kostkę. Dopiero tak posiekane, bardzo drobną pieczarki możemy uznać za gotowe. My chcemy zrobić taką masę, wręcz taką pastę pieczarkowo-cebulową, więc chcemy, żeby te wszystkie składniki były jak najmniej, jak najmniejsze, jak najbardziej rozdrobnione, żeby potem stworzyły taką jedną całość. Jak widzicie, mam dwa rodzaje cebuli. Oczywiście może być to tylko i wyłącznie zwykła biała cebula, ale ja dzisiaj jeszcze mam czerwoną. Dodatkowo posiekamy czosnek i lecimy. Cebulę posiekałem w bardzo drobną kostkę, zarówno cebulę jak i czosnek, także teraz przechodzimy do naszego garnka czy też patelni. Rozgrzewamy trochę masła, na to będziemy dawać cebulę. Gdy masło się roztopiło, nie czekamy, wrzucamy całą cebulę oraz oczywiście czosnek, który tutaj jest, mieszamy. Nie przejmujemy się, że wydaje nam się, że tego jest dużo, bo tak naprawdę tyle ma być. No chyba, że oczywiście ktoś nie lubi cebuli, wtedy może dać połowę mniej. Ja natomiast uwielbiam. Uwielbiam zarówno pieczarki, jak i cebulę. Nasza cebulka już się podpiekła, jak widzicie, też zmniejszyła swoją objętość. Nie chcemy jej totalnie tutaj ściąć, nie chcemy jej podpiec ze wszystkich stron, ponieważ ona się będzie właśnie z pieczarkami dusić. Więc wrzucamy wszystkie pieczarki, jakie mamy. Ładujemy nasz garnek do pełna i oczywiście to wszystko wymieszamy. Za chwileczkę przykryjemy pokrywką i będziemy to dusić przez jakieś 10, może nawet 15 minut, dodając też przyprawy. Wyciągamy tą cebulę ze spodu, żeby nam się nie spaliła. Mamy przygotowane pieczarki i cebulę. Jak widzicie, tego jest prawie pełen gar. Za chwileczkę zniknie i będzie 1/4. Przykrywamy, niech to puści wodę, niech to się razem tutaj pod przykryciem dusi i za jakiś czas zaglądniemy za parę minut i dodamy przypraw. Przejdziemy do przygotowania bagietek. Tradycyjnie przekrajamy w pół. Niektórzy na przykład lubią to ugnieść, żeby miała większą powierzchnię. Niektórzy nie lubią na przykład zbyt dużo pieczywa, chcą więcej farszu, więc można delikatnie na przykład tutaj środek pieczywa wyskrobać i oczywiście zjeść albo rzucić ptakom do zjedzenia, więc wtedy mamy więcej miejsca na pieczarki i dodatki, a my to teraz posmarujemy. Na spód oczywiście można dać ketchup. Ja na przykład dzisiaj używam tutaj sosu pomidorowego, takiego rozcieńczonego troszkę z wodą i z dodatkiem jeszcze przypraw, na przykład pieprz, albo można dać inne przyprawy, jakie lubicie. No i teraz będziemy to smarować jako podkład. Wszystkie kawałki pieczywa są posmarowane. Nie wygląda może to jak arcydzieło, ale to ma po prostu smakować, domowy smak zapiekanki. Nasze pieczarki zredukowały się. No i teraz co musimy zrobić? Oczywiście, jak widzicie, zmniejszyły swoją objętość. Pojawiło się dużo wody, ale to dobrze. One mają totalnie zmięknąć i dzięki temu uzyskamy bardzo fajną masę, którą rozprowadzimy na naszych zapiekankach. Teraz oczywiście jest moment, kiedy możemy dodać przyprawy. Możemy posolić. Możemy dodać pieprzu, jeżeli ktoś lubi nawet przyprawę Maggi albo powiedzmy kucharek. Pieczarki potrzebują jeszcze kilka minut pod przykrywką, a my teraz mamy jeszcze czas, żeby przygotować na przykład ser albo pokroić wędliny. Na ostatnich kilka minut po prostu ściągamy pokrywkę, no i pozwalamy naszym pieczarkom resztkę wody odparować, ale pamiętajmy, żeby tego nie przypalić. Właśnie o coś takiego nam chodziło, także jak widzicie, ja już sobie przygotowałem tutaj taki bardzo fajny ruszt. Na dole dałem także folię, to jest taki fajny patent, że jak cokolwiek nam skapnie, tam ser, tłuszcz czy coś takiego, to nie pozostawi na blasze z piekarnika jakichś tam śladów. No i nakładamy wszędzie porówno. Teraz ser. A na górę już tylko to, co lubicie. Jeżeli ktoś lubi samą zapiekankę, zostawcie. Jeżeli ktoś lubi z salami, dołóżcie. Może gdzieś tutaj powiedzmy boczek, jak najbardziej, no to ja proszę bardzo, tutaj już częstuję boczkiem, także można i nawet trzeba. Tak to się prezentuje przed włożeniem do piekarnika. Piekarnik na 200 stopni, wkładamy na kilka minut, niech ser się rozpuści, ale obserwujmy, żeby oczywiście te składniki u góry się nie spaliły. No i lecimy.
Tak się prezentują nasze zapiekanki już po wyciągnięciu. Teraz tylko i wyłącznie dla naszych gości trzeba oczywiście przyozdobić tradycyjnie ketchup. Tutaj damy ogórek kiszony, pięknie pasuje. Troszkę prażonej cebulki. I żeby to jeszcze koloru dostało, także jakiś szczypiorek, zielona cebulka, coś takiego. Kochani moi, tak przygotowane zapiekanki muszą Wam smakować na bogato, domowo, tak jak lubicie. Wszystkie składniki, jakie możecie mieć w domu albo po prostu jakie lubicie, musicie sobie oczywiście zrobić. Nie tylko jakieś burgery, hamburgery, jakieś kebaby, ale nasze polskie zapiekanki, także polecam. No i oczywiście zachęcam do zobaczenia kolejnych moich filmów. Zasubskrybujcie, dajcie lajka. No i zobaczcie, co tam w opisie też siedzi, bo możecie mnie tam znaleźć na Instagramie oraz na przykład na Facebooku. Smacznego!